Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku na kanale Wrzesion Game. Jeszcze zanim zaczniemy odcinek, pozwólcie mi pozdrowić te osoby, które napisały komentarze pod dwoma ostatnimi filmami. One pojawiają się Wam właśnie teraz. Wbijajcie na Facebooka, Instagrama, a już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Ten odcinek Mikołaj zaczął smutną wiadomością, ponieważ znany, doświadczony reprezentant Polski, Stefan Hula, zakończył karierę. Była to jednak dla niego jednocześnie wielka szansa, ponieważ zostało po nim puste miejsce w kadrze B. Trener dał Wrzesionkowi do zrozumienia, że obserwuje go i liczy na jego dobrą dyspozycję w następnych konkursach. Ten następny będzie rozgrywany w austriackim Villach, skoczni normalnej o punkcie HS98. Dzisiaj wyjątkowo bez treningu rozpocznijmy konkurs. Po 8 konkursach Wrzesionek jest trzeci w klasyfikacji generalnej FISCUP. Konkurs poprzedziły kwalifikacje, które odbyły się w stosunkowo średnich warunkach przy kręcącym wietrze. 100 metrów to była odległość, którą Wrzesionek musiał osiągnąć, aby objąć prowadzenie. Skoczył jednak krócej. 91,5 metra dawało na ten moment miejsce 10. A ostatecznie zajął 12 miejsce, a wygrał Klemens Leitner. Jednak skok z pierwszej serii konkursu poszedł raczej słabo, ponieważ odległość była dosyć mizerna, ale to też ze względu na bardzo słaby wiatr. 92 metry dawało tylko 15 miejsce. Poprawę przyniósł natomiast skok z drugiej serii, który był bardzo, bardzo ładny i bardzo piękny. Po pięknym locie wylądował na 96 metrze i objął prowadzenie. I jak się później okazało, skończył konkurs na miejscu 5, a wygrał jak zwykle anti-alto. Tak więc pierwszy konkurs w Villach bardzo fajny. Miejmy nadzieję, że następny będzie jeszcze lepszy. Wrzesionek szybko przystąpił do drugiego konkursu. Oczywiście zaczęło się od kwalifikacji, które były rozgrywane w stosunkowo dobrych warunkach, przez co była okazja daleko polecieć. Wykorzystał ten sprzyjający wiatr, lądując na 96 metrze i na ten moment był 5. Okazało się, że bardzo podobny skok jak w kwalifikacjach Wrzesionek oddał w pierwszej serii, ponieważ wylądował dokładnie tam, gdzie w kwalifikacjach. 96 metrów dawało mu takie samo jak w kwalifikacjach miejsce 5, a po pierwszej serii był 6. Bardzo dobry skok oddał również w drugiej serii, ponieważ wylądował jednak wyraźnie za czerwoną linią oznaczającą prowadzenie. Był pierwszy, a okazało się, że wskoczył na trzecie miejsce na podium dzisiejszego konkursu. Także wyprzedził kilku zawodników. Można więc stwierdzić, że ten weekend w Villach był bardzo, bardzo owocny dla nas. I wydaje się, że dobre wyniki zostały przez trenera zauważone, ponieważ tuż po zakończeniu konkursu trener przysłał nam wiadomość o powołaniach. Wrzesionek tym prędzej sprawdził, jakie są te powołania i okazało się, że dostał powołanie na Puchar Kontynentalny wraz z kilkoma innymi zawodnikami. Mikołaj swoje pierwsze skoki w Kontynentalu odda na Vickersund HS117. Czyli tak naprawdę nie pojedzie do Notodden, a od razu po długiej, prawie dwumiesięcznej przerwie pojedzie do Vickersund. Biorąc pod uwagę awans w karierze, Wrzesionek stanął przed kolejnym nowym wyborem, ponieważ pojawiło się kilka ofert sponsorskich. Wiem, ta zakładka nie jest zrobiona absolutnie poprawnie, ale musiałem coś wybrać. Jak sami widzicie, mieliśmy tutaj do wyboru narty i jeden kask. Osobiście wybrałem BWT z Kolonii, to znaczy Wrzesionek wybrał, ja tam nie miałem nic do gadania, chociaż było oczywiście pomiędzy Fischerem jeszcze wybór, aczkolwiek ja wybrałem BWT z Kolonity i oczywiście kask Manner. Na Mikołaja czekały dwa treningi. Tyle, że w pierwszym wiatr miał wiać z tyłu skoczni, a w tym drugim miał być pod narty. Przez co odległości, które musiał uzyskać podczas tych treningów, były naturalnie inne. W pierwszym treningu Mikołajowi poszło bardzo dobrze, ponieważ niemalże od razu osiągnął zamierzoną odległość. 109 metrów była jak najbardziej wystarczającą do zaliczenia tego treningu. W drugim również poszło gładko, choć nie obyło się tutaj bez powtarzania skoku, ponieważ w pierwszej odległości nie przeskoczył punktu HS. Dopiero podczas drugiej próby Mikołaja Wrzesionka 117 metrów zostało przekroczone z naddatkiem. Wrzesionek po skądinąd bardzo ładnym locie wylądował na 119 metrze i jak najbardziej zaliczył ten trudny trening. Można więc ruszać na zawody. Konkurs oczywiście zaczął się od nocnych kwalifikacji z drugiej belki startowej i z wiatrem pod narty. Tu Wrzesionek poradził sobie całkiem w porządku, ponieważ wylądował na 111 metrze i zajął 12 miejsce. Skok w pierwszej serii również był bardzo zadowalający, ponieważ Mikołaj Wrzesionek wylądował na 114 metrze, co nie było wcale takim złym wynikiem. Tamten skok dał mu drugą lokatę, a lepszy od niego był tylko Adam Niźnik. Jednak pełną swoją klasę i pełnię swojej umiejętności Wrzesionek pokazał dopiero w skoku finałowym. Piękny, wręcz nieruchomy w powietrzu lot dał efekt i wylądował bardzo daleko za czerwoną linią. Dokładnie na 115 metrze, co oczywiście dawało mu prowadzenie.
Mimo tego świetnego skoku nie dał rady Adamowi Niśnikowi, który wygrał pierwszy konkurs Pucharu Kontynentalnego. Nie ma jednak co narzekać, ponieważ debiut był wyśmienity. Zauważył to również trener i zaraz po zakończeniu zawodów przesłał Wrzeciąkowi e-mail z gratulacjami. Bez ociągania Wrzecionek przystąpił do drugich zawodów na skoczni w Wickersham. Zaczęło się w pierwszej serii, gdzie Wrzecionek musiał wylądować na 118 metrze. Warunki jednak nie do końca sprzyjały, ale i tak poradził sobie nieźle, ponieważ wylądował blisko linii oznaczającej prowadzenie, a uzyskał dokładnie 116 metrów. Po pierwszej serii Wrzecionek był czwarty egzekwo z Janem Habdasem. Aby utrzymać czwarte miejsce i powalczyć o wyższe lokaty, wystarczyło skoczyć 117,5 metra. Tyle, że o ile w pierwszej serii warunki były fatalne, o tyle w drugiej wiatr wiał bardzo mocno pod narty, co świetnie wykorzystał Michał Wrzecionek, skacząc 119 metrów. Co oczywiście dawało pierwsze miejsce. Wrzeciąkowi udało się jednak awansować na tyle, że wygrał drugi konkurs na skocznie w Wickersund. I pierwszy swój w karierze Puchar Kontynentalny. Jakby tego było mało, Wrzecionek został liderem całego cyklu, wyprzedzając Niźnika o 20 punktów. Także Puchar Kontynentalny zapowiada się bardzo obiecująco. Na dzisiaj to by było na tyle. W następnym odcinku Wrzecionek zagra konkursy w Ruce. To jest to duża skocznia i chyba największa, z jaką przyszło mu się skakać. W związku z tym zapraszam bardzo serdecznie na ten odcinek. Już teraz dziękuję za to, że oglądaliście ten odcinek. Do zobaczenia i cześć!